młodzieży, wszyscy zgromadzeni. Spotykamy się dzisiaj, aby dokonać odsłonięcia tablicy upamiętniających naszych przodków w miejscowości Konstantynów, mianowicie Żydów konstantynowskich. Jesteśmy świadomi, że na terenie naszej miejscowości Żydzi stanowili bardzo znaczącą grupę, bo było to ponad 1700 osób. Oni funkcjonowali tak, jak my teraz funkcjonujemy. Tutaj mieszkali, tutaj działali, możemy kolokwialnie powiedzieć, tutaj prowadzili różnoraką działalność gospodarczą, byli po prostu mieszkańcami tej ziemi. Niestety ten pobyt skończył się w 1942 roku. Może nie wszyscy wiedzą, słynna akcja Reinhardt spowodowała, że mieszkańcy pochodzenia żydowskiego musieli opuścić nasz kraj, musieli opuścić to miejsce, musieli po prostu najczęściej ponieść śmierć w komorach gazowych obozów śmierci, które tutaj były najwcześniej zainicjowane, bo był obóz w Bełżcu, w Sobiborze i najbliższy nam obóz Treblince. W imieniu pana marszałka chciałam z całego serca podziękować za to, że pan wójt odebrał od nas tę tablicę, za to, że przywiesił ją w najbardziej godnym i reprezentatywnym miejscu i za to też, że państwo radni zgodziliście się właśnie na umieszczenie jej tutaj, poparliście tą naszą inicjatywę. Ta tablica właśnie ma nam przypominać o tym, że tutaj mieszkali Żydzi, którzy zostali w sposób przemysłowy zniszczony przez Niemców. I trzeba to bardzo głośno i często powtarzać, przez Niemców, nie przez Polaków, tylko przez Niemców. I tutaj to hasło pamięć jest naszym obowiązkiem. Chciałabym, żeby ona nam przyświecała już zawsze. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Pobłogosław tę pamiątkową tablicę, którą umieszczamy na budynku naszej gminy. Niech obecnych tu dotknie Boże błogosławieństwo, a zmarli mieszkańcy Konstantynowa niech doświadczą pokoju wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.